Witam serdecznie w kryminalnych jaśmie ze strony dzisiaj będzie o zaginięciu Larsa Mitanka. Lars Mittag, jedna z najsłynniejszych zaginięć w ostatnich latach, 2014 rok, młody Niemiec e, ginie, właściwie ślad po nim ginie podczas urlopu w Bułgarii, e, do dzisiaj nie wiadomo, co się z nim stało, sprawa szeroko komentowana, jest bardzo e, dużo artykułów, różnego rodzaju wzmianek, filmików na YouTubie, e, programów telewizyjnych, e, oczywiście także teorii spiskowych, dywagacji, hipotez, co też mogło się stać z Larsem, e, i na samym starcie także muszę powiedzieć, że jeżeli Chcielibyście pogrzebać bardziej więcej, dowiedzieć się więcej na temat Larsa, na temat całej tej sprawy, no to będziecie skazani na źródła niemieckojęzyczne. I także, na samym, I także, zanim zacznę, chciałabym bardzo podziękować osobie, która bardzo, bardzo mi pomogła, żeby przeanalizować źródła, żeby zrobić listę, żeby zerknąć na parę spraw, żeby uzupełnić pewne fakty. No bo ja z niemieckim tak sobie, a źródła polskojęzyczne i angielskojęzyczne to właściwie powielają tylko włącznie jedno, czy tam kilka tłumaczeń, tylko jakieś takie podstawowe fakty. Z Wikipedii cały czas jakby czy nawet nie do końca dobrze przetłumaczone, jak się dowiedziałam, a niemieckojęzyczne źródła podają te, te kwestie o wiele lepiej. No ale przejdźmy do meritum. Kim był Lars? Co się tak naprawdę stało? Dlaczego ta sprawa jest taka słynna? Być może nawet o niej gdzieś słyszeliście, bo chodzi taki bardzo y, 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 dziwny, przejmujący filmik. O tym prezentując, jakby ostatnie jego znane kroki, tak bym to powiedziała. Nawet nie mogę powiedzieć, że ostatnie chwile jego życia, bo nie wiem, co, co, co się z nim stało. Być może chłopak nadal, nadal żyje, jego rodzina w to dalej wierzy. Ale musimy sobie powiedzieć, na samym starcie ustabilizować, jak to mniej więcej wyglądało. Lars Tang, w momencie zaginięcia, w 2014 rok, w momencie zaginięcia miał 28 lat, on był jedynakiem, z tego co się orientuje, nie miał rodzeństwa. Mieszkał z rodzicami w takiej miejscowości Mare, to jest gdzieś pod Schelswig-Holstein. Jeżeli ktoś pamięta jeszcze takie podziały jak na wschodnie i zachodnie Niemce, to jest, to, to jest dawny NRF. Na z tego co się orientuje. Chłopak był miły, sympatyczny, bardzo towarzyski, był bardzo lubiany. Interesował się i uprawiał sport. Najbardziej to, najbardziej chyba preferował, bo jak to się mówi, 11 panów i okrągły przedmiot, piłkę nożną, czyli niespecjalnie jakieś niszowe zainteresowanie. I także pracował. On był mechanikiem. Skończył w tym temacie, rozumiem, szkołę zawodową. Um, I właściwie tuż po tej szkole rozpoczął pracę w Hafen. Um, tam pracował um, od 2007 roku. Um, więc właściwie tuż jak tylko skończył szkołę, to rozpoczął pracę i tam tylko kontynuował po prostu zajęcie. Um, więc już jako 28-latek miał 7-letni staż pracy. To była jakaś praca zmianowa, nie wiem do końca, co on robił. Niestety, na, na, na temat po jego życia mam takie bardzo, bardzo Jakieś takie pozbierane fakty, no ale mam nadzieję, że to jakby naświetla Wam obraz, kim, kim ten chłopak był. Um, 2013 rok, rok przed zaginięciem, no bo jak mówię, 2014 to to, to chłopak niestety nie wiadomo, co się z nim stało. Na no, 2013 rok um, 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 jego ojciec ma zawok. Jak mówiłam, że, że Lars mieszkał z rodzicami, to był ku temu powód um, i Lars, który ma, miał bardzo, zawsze miał bardzo bliski kąt, tak z matką, to ten więź jeszcze bardziej nawiązał, więc my pomagając w tych trudnych chwilach, jakoś tam ym, zajmując się rodzicami, ym, więc na, dobry syn, to wszystko jakby wszystko tutaj się jakby w porządku zgadzało. Ym, chwilę ym, później, jakieś tam parę miesięcy później, on rozpoczyna z kolegami swoimi, dobrymi, planowanie wyjazdu, czy to był powód tego, żeby to jakby chciał odpocząć od tej sytuacji rodzinnej, czy po prostu yy, yy, w jakimś stopniu także czuł się zobligowany, czy dołączył do jakiegoś wyjazdu, to już nie wiem. Natomiast planują wyjazd i yy, zajmuje im to 9 miesięcy. Dlaczego? Dlatego, że wyjechało sześciu chłopa, sześciu. Yy, źródła podają czasami 4, czasami trzech, ale tak na dobrą ja się dogrzebałam ze sześciu i raz Wam wytłumaczę, dlaczego te źródła podają różnie. Panowie wyjeżdżają do Bułgarii, znajdują sobie tam yy, tygodniowe jakby takie wakacje, all inclusive. Wylatują, wylatują, bo to jest istotne. 30 czerwca 2014 roku. I to było, to było coś takiego, że tych panów było sześciu. W tym Lars, natomiast e, oni się wszyscy niby dobrze znali, właśnie, czy ze szkoły, czy z dzieciństwa, naprawdę to była jakaś taka grupa, która w miarę, w miarę dobrze się znała. Natomiast Lars e, znał bardzo dobrze trzech tych, e, tych chłopaków, więc e, tak naprawdę e, nie wiem, jak on dobrze znał resztę, ale każdy czy to byli jacyś tam znajomi, znajomych, natomiast jakby się trzymał w jakimś tam towarzystwie, głównie tych trzech swoich najbliższych znajomych, a w sumie ich było sześciu. Oni mieli wynajęte chyba trzy dwupokojowe pokoje. E, i jak mówię, wyjazd miał być na tydzień. Była podana także informacja, że dla, to, dla Larsa to był pierwszy męski urlop, cokolwiek to znaczy. Miał ten, ten wyjazd także, miał mieć związek z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej. Nie za bardzo wiem o co tutaj chodzi. To znaczy, wiem, wiem tak naprawdę. No, chodziło o to, że oni po prostu będą sobie spędzać czas na plaży, e, będą sobie wypoczywać, będą oczywiście pić alkohol, będą podrywać dziewczyny i będą oglądać mecze w różnych barach. Tak, że to miał tak, tak mniej więcej wyglądać. Ehm, oni pojechali do Bułgarii, Warna w Bułgarii sporo źródeł podaje, że to są Złote Piaski. I tutaj oczywiście uprzedzam wszelkiego rodzaju pytania. Wadna i Złote Piaski to są bardzo blisko siebie. No to jest mniej więcej tak jak z, powiedzmy z Urzynowa, no nie no, z Mokotowa na Bielany w Warszawie. Znaczy to jakoś tak, no, no trzeba tam przejechać, to może, 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 może przesadziłam, ale to nie jest jakaś taka specjalna odległość. W każdym razie to jest częsty kierunek dla, dla, dla młodych ludzi z Europy Zachodniej, nawet z Europy Wschodniej, Centralnej chyba też. No bo w momencie, kiedy te wszystkie Tunezje, Egipty trochę się walnęły, a w 2014 roku to już tak nie było, bym specjalnie wesoło jeździć, no to po prostu trzeba było sobie znaleźć jakieś inne miejsce, które byłoby atrakcyjne finansowo. Ja rozumiem, że dla tych panów po prostu pieniądze grały taką rolę, bo bardzo dużo ludzi pyta, dlaczego Bułgaria w tym wszystkim. No, no, bo tam nie jest tak strasznie droga. Widziałem, że jest sporo Czek, nawet teraz. Nawet Polskie różne biura podróży organizują różnego rodzaju wyprawy tam wakacje. Tam jest podobno bardzo ładnie, tam nigdy nie byłam. Jeżeli byliście, to dajcie znać w komentarzach, czy byliście na złotych piaskach w Bułgarii. Oni mieli urlop all-inclusive w hotelu Viva e, i tak na dole tam zaczęli się bawić. Jak mówię, u, wyjazd był na tydzień. E, wiem e, z różnych źródeł, że podobno tam w grę wchodziły jakieś dziewczyny, no bo wiadomo, że ci facetów tam się tam z, z, zakręcali z jakimiś tam paniami. Natomiast ja nie wiem z jakim skutkiem. E, jakimś tam mniejszym lub większym, tam, może coś im tam wyszło z tego podrywu, nie mam pojęcia, ale po prostu panowie używali życia. nie i ogólnie rzecz biorąc, to no tam jedli tak, oglądali te mecze, bo chodzili. Tam bawili się przy, przy, na plaży, bawili się przy basenie, no i przede wszystkim dużo, dużo pili. Na samym starcie też zaznaczę, że oni byli bardzo, bardzo dużo procencie czasu byli nawaleni jak Messerschmitt, jak szpadel wręcz. No bo nawet nie wiem, czy oni za, tak za bardzo czyźwieli. No bo mówmy się bo po prostu, wakacje po to są, sześciu chłopaków pojechało, mecze, nie mecze, trzeba się bawić. O pierwszej niepokojącej rzeczy mówi Tim y, Schultz, to był kolega Larsa jeszcze z tej szkoły zawodowej, jak mówią się, to jeden z takich jego lepszych kolegów, który powiedział, że był bardzo zdziwiony, zaskoczony tym, że Lars w ogóle prawie nie jadł. No, jak mówię, to były wakacje all inkluzji więc oni tam to nie, była, nie była kwestia finansowa, mógł sobie bo po prostu jeść, chciał. Natomiast on jakby tak śniadania w ogóle nie. A na ten obiad, kolację czy cokolwiek tam było podawane, to on tam jakąś zupę zjadał, tam dziobnął jakąś sałatkę i to wszystko. I ten Tim był taki, taki zdziwiony, bo w sumie on jako stary wojownik że tak powiem, w różnego rodzaju alkoholowych bojach, to wiedział, że trzeba sobie zrobić podkład na ten alkohol, a Lars jakoś tak niekoniecznie, jakiś taki niejadek był. Sporo pili, a właśnie jakby ten Lars nie, nie dbał o swoje zdrowie. To było jest troszeczkę podnoszone jakby jako być może powód jego dziwnego zachowania Larsa później, więc pomyślałam sobie, że Wam o tym wspomnę. Um, 5 lipca 2014 roku, więc już właściwie ten ten, 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 ten urlop troszeczkę trwał, jak mówię, oni przylecieli 30 czerwca, to była sobota. I trzej Panowie, no było sześciu, ale trzej panowie w tym latach, więc oni dwóch jego kolegów, oni poszli do jakiegoś baru, yy, gdzie oglądali mecz Costa Rica-Holandia. Rozumiem, że w ramach tych Mistrzostw Świata. Oglądali sobie ten mecz, i tam obok, czy, przy, czy w ogóle w tym barze, czy przy kontuarze, czy jakby tam na tej przestrzeni, poznali byli, byli tam jacyś fanowie, byli jacyś tam kibice Bayeru Monachium, a Lars miał koszulkę Werder Bremen to jest chyba jakiś klub piłkarski. W każdym razie były z tego tytułu jakieś tam przepychanki, głównie słowne, słowne łagodne, tam nikt nikomu po prostu um, żadnej butelki w oko nie wsadził z tego tytułu, że ktoś ma inną, inne koszulki, koszulkę, inne barwy nosi. No, pomachali sobie chorągiewkami, tak? Coś tam sobie powiedzieli, ale tam nie, nie było jakiś wielkiej burdy, tylko tyle, że spotkali jakichś tam ludzi, którzy lubią inny kolor piłki, no tylko tyle. W każdym razie mecz się, rozumiem, skończył, Alkohol cały czas tam wchodził w grę i ostatnimi gośćmi właśnie wychodzącymi z baru, z tego, co, co, co podają tam, jak świadczą zeznania, no to był właśnie bulars jego dwóch kolegów. No i teraz zaczyna, to nie jest jak tak straszliwy istotne, tylko od razu powiem, że tutaj są teraz dwie wersje wydarzeń, tego, co się zdarzyło po tym, jak oni wyszli z tego, z tego baru po obejrzeniu tego meczu. Są dwie wersje, dlatego że bulars jego dwóch kolegów, więc każdy z tych kolegów ma inny, inny pogląd na sprawy. Część, część wspólna jest taka, że wyszli, no i koledzy stwierdzi, że są głodni i muszą pójść do McDonalda coś zjeść, bo oni po prostu tak nie mogą pić piciem, ale trzeba coś wrzucić na ruszt, A Lars jako niejadek jakoś tak niespecjalnie miał, do tego, miał ochotę do tego McDonalda zaglądać. Wersja numer jeden polega na tym, że oni poszli do tego McDonalda. Lars sobie poszedł do hotelu, bo stwierdził, że dla niego tam burgerie frytki, to nie ma ochoty. Oni w momencie jak oni... to oni sobie coś tam zamówili, tam zjedli, nie wiem. I jak wracali do tego hotelu, to Larsa spotkali, on nic nie powiedział i tyle. Poszli sobie do, da, poszli spać i następnego dnia się dopiero spotkali. A wersja numer dwa polegała na tym, że y, wszystko się zgadza tak, jak, jak ten jak, jak mówiła wcześniej, czyli na przykład oni widzisz, że idą do McDonalda, ale Lars na nich czekał. Jak gdzieś w oddaleniu mam 20 metrów, chociaż ja na was zaczekam, bo on jakoś taki specjalnie się jakoś tak y, nie był jakimś samotnikiem, nie, nie, nie chodził jako tam samotny Wilk, y, przymierzał terytoria, Tylko jakby tak to wolał, wolał podobno na ludzi czekać, bo nie, nie, nie lubi się odłączać od grupy. Um, no i oni po prostu zamówili, zamawiali sobie coś tam, zamówili w tym McDonaldzie, odwrócili się albo już nie było. Jakby sobie gdzieś tam zniknął, czy coś go tam zaoferowało, że gdzieś sobie poszedł. No ale... Ani w jednym, ani w drugim przypadku ich to specjalnie nie zainteresowało. Jak mówię, to te zeznania, m, bardzo dużo ludzi podnosi, te zeznania się ty, różnią, że dwóch facetów się do dzisiaj nie może dogadać w ogóle, co się stało, czy oni go widzieli później, czy go nie widzieli, jak to wyglądało, czy on miał na nich czekać, czy nie miał na nich czekać, ale z drugiej strony na ich usprawiedliwienie, przynajmniej no, w moich oczach to jest usprawiedliwienie, nie wiem, jak wy na to spojrzycie, no, no oni naprawdę prawdopodobnie byli pijani jak szpadle, więc, więc no, nie wiadomo, jak, co, co oni tak do końca widzieli w tym Maglowaldzie. Um, następnego ranka, to był 6 lipca, to był 5 lipca, to już 6 lipca, Lars spotyka swoją grupę właśnie znajomych i opowiada, co go spotkał w nocy. No i to, co go spotkało w nocy, to, to już zaczyna narracja być trochę dziwna: mianowicie ci kibice z tego bajeru, co, go tam, co oni się tam poprzepychali w tym barze, przynajmniej według słów Larsa. Które powtórzył swoim kolegom, więc to już jest informacja w ogóle z drugiej czy z trzeciej ręki. Um, opłacili jakichś dwóch Rosjan albo dwóch Bułgarów, bo Lars nie był pewien, żeby, żeby go Larsa pobili. W momencie jak tam jego koledzy byli w McDonaldzie, coś tam sobie jedli czy zamawiali, to Lars został właśnie, dostał w ucho. Nawet dosłownie, bo dostał spięści w ucho. No i później, wiadomo, nie wiem do końca, czy on upadł, czy on upadł i stracił przytomność. Natomiast wiem, bo w ogóle opis tej bójki jest bardzo taki niejasny, dlatego że tą to, to informację nikt przy tym nie był. To są, wiemy tylko tyle na temat tego, co się zdarzyło przez zeznania jego kolegów, którzy też po prostu usłyszeli to od niego następnego dnia, więc no, po prostu to trzeba, jakby, tak powiem, ostrożnie podchodzić do tych informacji. I każdy razie on upadł, został tam, oni go tam pobili. Ale tak do hotelu wrócił samodzielnie i następnego ranka opowiadał im o tym, i później właśnie ci, ci, ci koledzy podnosili, że to właśnie ci, że właśnie kibice wynajęli jakichś ludzi, żeby go, żeby go pobili. Nie wiem skąd oni wzięli ten pomysł w ogóle, bo ja nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek znalazł tych tych, tych kibiców, czy ktokolwiek znalazł tych, tych ludzi, którzy go pobili. Tych Rosjan czy Bułgarów, bo nikt nie był pewien, kto tak naprawdę go pobił. Tyle wiem, że po prostu on na pewno nie został ukradziony ani z telefonu, ani z pieniędzy. To, to jest bank, więc rozumiem, że on może z tego wnosił, że po prostu to, to, to był wynik jakiejś tam sprzeczki, że to, że to nie był jakby napad rabunkowy, ale nie, 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 jestem, nie jestem pewna. W każdym razie panowie, jego znajomi podnosili, że to na pewno ta tamci tam, tam, ci, tam ci kibica tego, baj tego bajeru. No, i e, e, słysząc, że on taki, że on tutaj miał tą sytuację z tym uchem, że, że po prostu go tak, że tak został bardzo mocno uderzony, no to koledzy powiedzieli mu: Słuchajcie do lekarza. On powiedział: Nie, 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 słuchajcie, nic takiego tam, nic mi nie jest, tam trochę mnie boli, ale to przejdzie. Um, następnego dnia, to był już ostatni dzień ich wyjazdu, znaczy, ostatni dzień ich pobytu, niż 7 lipca. Mówię, piątego oni tam byli w tym, w tym barze, coś tam się zdarzyło i tam 6 yy, sobie tam jeszcze tam ostatni dzień spędzali i 7 lipca to był ostatni dzień pobytu na ulopie, oni już mieli lot powrotny, natomiast Larsa zaczęło to ucho strasznie boleć i tak na, zaczął, zaczął gorzej słyszeć, w ogóle zaczął się martwić i yy, zwierzył się kolegom, że po prostu bawa się trochę wracać samolotem, bo yy, on się tak źle czuje, yy, taki ma właśnie ból w środku, że się po prostu boi, że straci słów czy cokolwiek, po zaczął się po prostu nie Niepokoi, że coś jest nie tak. No i powtarzał wielokrotnie, wielokrotnie także mówił, że słuch jest dla niego bardzo ważny, że on nie może stracić słuchu. Nie wiem, czy to jest związane było z jego pracą, czy, czy, czy z jego pasją, czy po prostu się tylko włącznie obawiał o swoje zdrowie. W każdym razie koledzy poradzili mu, żeby poszedł do lekarza. Miał ubezpieczenie podróżne. No, jeszcze rozumiem, że, że poprzedniego dnia nie chciał pójść, bo myślał, że to przejdzie. No, ale w tym wypadku no, koledzy powiedzieli: no, idź i idź, idź. Wymoldowali się wszyscy z hotelu, no, bo już był koniec, jakby ich wyjazdu. No i um, pojechali do lekarza. Nie wiem, czy oni wszyscy pojechali do lekarza. Chyba nie. Część pojechała już na lotnisko. On na pewno pojechał, on na pewno pojechał z tym Kimem, o którym wam wspomniałam. Nie wiem, czy tam ktoś inny z nim był. Um, chyba tak, ale to jakby to, to nie ma większego znaczenia. No i poszli do tego lekarza. No i to był taki lekarz ogólny, jakby rodzic. Inny, nie specjalista. No i on, lekarz, przebadał, popukał, posłuchał i powiedział, że Lars ma uszkodzenie błony bękowej. Bank I sugerował, on zasugerował oczywiście, że po prostu chłopaki się udali do kliniki specjalistycznej, laryngologicznej, żeby po prostu go tam przebadali dokładnie, no bo on po prostu jakby nie miał odpowiednich jakby ingrediencji i, i, i mażnerii. W każdym razie powiedział jedno, że na pewno nie poleca latać tym, żeby, się, żeby żeby, Lars najpierw się przebadał, dokładnie jak to wygląda. A później, a później kombinował z samolotami. No bo wiadomo, że przy lotach to jest to, to zmiana ciśnień i tak dalej, i tak dalej. To może nie być, być przesadnie bezpiecznie. Koledzy, jak mówiłam, oni chcieli zostać, ale Lars powiedział: Nie, 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 słuchajcie, nie ma problemu. Ja sobie poradzę i ja wiem, że po prostu się źle czuję, sobie to zorganizuję. Wy już lećcie, nie przebukowujcie tych biletów. Jak mówię, to były młode chłopaki. Rozumiem, że wybór Bułgarii to były też kwestie ekonomiczne. Przybukowanie biletów w ostatniej chwili, no to, są, to jest kosztowny temat, więc może to, 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 był, to był tego typu problem. W każdym razie tak, bo stanowili właśnie, że Lars został jakby sam a, a, i miał jechać taksówką do, do, tej, do tej kliniki specjalistycznej, a już Reszta jego znajomych, wszyscy jego koledzy już pojechali na lotnisko i już polecieli do Niemiec. No i jak, jakby wszystko tutaj idzie, jakby zupełnie normalnie. Lars łapie taksówkę i się, udziela się do, do tej, jedzie do tej kliniki, specjalistycznej kliniki, szpitala, bo to w zależności od tłumaczeń, ja tak do końca nie wiem. A w każdym razie po prostu do, do, do takiego miejsca, gdzie mogli mu zbadać, co się z tym, tą błoną bębego mu dzieje. I to Właśnie to było tak, że lekarz był chyba w Złotych Piaskach, ten lekarz ogólny, a ta klinika była w Warnie, albo odwrotnie, nie pamiętam dokładnie, ale właśnie to, to była jakaś taka niedaleka odległość. No, i on tam pojechał. Laryngolog go przyjął, posłuchał, popukał, powiedział i potwierdził diagnozę, że rzeczywiście on ma, to, że on ma to uszkodzenie błony bębenkowej. Natomiast powiedział, że wymaga to operacji i że Lars musi zostać w szpitalu. Tutaj są takie już od razu pierwsze kontrowersje, bo normalnie z tego co wiem, proszę mnie poprawić. ja Nie jestem doktorem medycyny, nie, 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 absolutnie nie mam z tym żadnego związku. Natomiast z tego co tam się doczytywałam i co poddawane było na różnego rodzaju forach, także niemieckojęzycznych, to to, to coś raczej goi jakby samoistnie. Um. Znaczy, czasami tam można coś, jakby jeżeli jest bardzo duże uszkodzenie, to można jakoś tam pomóc operacyjnie, natomiast dopiero po jakimś tam czasie, jeżeli to się w ogóle nie chce jakby zrosnąć, to rozumiem, że wymagana jest operacja. Natomiast nie wiem, czyli tak na rozumiem, że to uszkodzenie było dość spore. No, no ale, ale okej, okay. no w każdym razie Lars powiedział, że żadnej operacji, żadnego szpitala, nic takiego, to w ogóle nie ma na, na, na niż ochotę, nawet no nie w Bułgarii, jeżeli, on, jeżeli ktokolwiek ma mu Cokolwiek tam badać, jakieś tam ucho, coś tam w ogóle yy, sprawdzać, to on woli pojechać do Niemiec. Ja mu się troszeczkę wcale nie dziwię. bo też bym chyba wolała, że jeżeli miałabym przechodzić jakiekolwiek operację, to wolałabym to zrobić yy, w kraju zamieszkania. Tak to ładnie nazwijmy. No więc. Yy, laryngolog powiedział, no dobrze, no ale jakoś tak Pan musi sobie poradzić z tym, bo no, 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 jakoś musimy to załatwić i zapisał mu dość silny antybiotyk. Ten antybiotyk jest podobno bardzo dobry i on jest zapisywany głównie na zapalenie ucha wewnętrznego. I to się nazywa dla wszystkich farmaceutów od razu mówię e, cefacil albo cefuroxime, cefuroxime, w skrócie CFC, e, to jest istotne wbrew pozorom. Naprawdę nie opowiadam Wam takich historii o jakimś chłopaku, który ma, ma chory ucho, chodzi do lekarza w Bułgarii bez sensu. CFC dawka 500. Czyli CFC 500. 500. Lars się lekarza posłuchał, wziął taksówkę, pojechał do apteki, tam ten lek wykupił. Um, nie wiem za bardzo, czy do, otrzymał informację, jak dokładnie go stosować, bo tu jest jakaś bariera językowa, czy, czy, czy w ogóle nie, nie mam za bardzo informacji, jak on komunikował z tymi lekarzami, i z tym aptekarzem, i z tymi taksówkarzami, bo po prostu, czy to był niemiecki, czy to był angielski, bo tam na pewno jakaś bariera językowa istnieje, a już szczególnie w momencie, kiedy jest zapisywany antybiotyk. Fakt faktem, że zakupił ten, zakupił ten lek i następnie poszedł do, pod, do taksówkarza, czy to był ten sam taksówkarz, czy inny taksówkarz, to jest chyba mało istotne. W każdym razie powiedział, że poprosił go, żeby go zabrał do jakiegoś taniego hotelu. Skąd ten tani hotel się wziął? No bo on do tego, do tego hotelu Viva, tam gdzie było to all inclusive, To rozumiem, że nie chciał wracać, bo to prawdopodobnie był lepszy standard. To był już koniec wyjazdu, więc tu rozumiem, że finanse grały rolę. Jął się jakoś tam gdzieś tam prze, prze, yy, przemęczyć przez jedną noc, gdzieś tam. I w takim wypadku powiedział, że pomyślał, pomyślał sobie, że zapyta jakiegoś lokalnego yy, taksówkarza, żeby go tam gdzieś zawiózł. I znalazł ma jakiś taki tani mary hotelik. Yy, taksówkarz go zawiózł do jakiejś takiej bardzo nieprzyjemnej, nieciekawej dzielnicy. Um, I tam był taki właśnie hotel, w którym, w którym Lar się zatrzymał. No nie miałem innego wyjścia. Ten hotel nazywał się Color i on był bardzo taki sobie. Um, ja nie wiem za bardzo jak to wyglądało ale z opisów, które czytałam, to było tak, że tam się jakieś takie nieprzyjemne typy kręciły i tak dalej, i tak dalej, a to był chłopak młody, który jakby wcześniej rozumiem, że on nie wyjeżdżał na takie wyprawy, bo powiedziane było, że to była jego pierwsza męska wyprawa, więc jakby czy, czy on wcześniej jeździł tylko z rodzicami, czy w ogóle nie jeździł, czy, czy, czy jak wyglądały jego doświadczenia jakby turystyczne, no ale musiał być nieźle przerażony mimo wszystko, jeszcze chory do tego w miarę, bo po prostu źle się czuje na antybiotykach. W tym hotelu Zaczyna się coś dziwnego dziać albo z Larsem, to jest jedna wersja, albo coś się w ogóle zaczyna dziwnego dziać. Od tego hotelu zaczyna się po prostu um, zaczyna się kontrowersja, zaczyna się wielkie pytanie, o co chodzi. O 23.50 Lars wykonuje pierwszy telefon do swojej mamy. Pierwszy, więc będzie więcej. I mówi mami: mami Mówi, jakby jest poddenerwowany, ale jakby w miarę normalnie brzmi, mówi, że jest w hotelu, że tam jest, że jest bardzo dziwnie, że on nie wiadomo za bardzo dlaczego tak twierdzi, bo mama też nie przekazuje, jak opowiadała o tych rozmowach, bo wzniosły wywiady i tak dalej możecie do tego, tego na no nie, nie, prze, nie przekazuje tak dokładnie tych rozmów, no, tylko jakby przekazuje takie ogólne wrażenie, co on mniej więcej mówił. Um, I on ją poprosił, że żeby zablokowała jego karty, bo on już zapłacił za pokój, że to wszystko jest zapłacone, tylko yy, ma wrażenie, że ktoś go może okraść, albo jakieś takie dziwne sytuacje mogą być yy, i może żeby zablokował go kartę, no, on, no ok, no i powiedział, że w ogóle z tym hotelem jest coś nie tak. Yy, no i się rozłączył. No dziwna sytuacja. Recepcjonistka tego hotelu zeznała później, że w środku nocy więc rozumiem, że to musiał być niedługo po tym telefonie do mamy Lars w pośpiechu opuszcza hotel, hotel ze wszystkimi bagażami. No bo on już był w ogóle spakowany, tak? On już to wszystko ze sobą miał, tak? Że już mógł wylatywać do Niemiec w każdej chwili. Przecież miał wylatywać właściwie poprzedniego dnia. Około drugiej w nocy Lars wykonuje drugi telefon do mamy skąd on dzwoni? Nie wiem, czy, on, czy, czy to było jeszcze z tego hotelu, nie wydaje mi się, on gdzieś po prostu się kręci, gdzieś się miota i ten telefon do mamy jest już bardzo, bardzo dziwny, bo Lars szepcze w ogóle, on taki jest, już tak jakby się, stara się ukrywać i mówi, że, że się kryje, dlatego, że ktoś go śledzi, chce go dopaść, że on jest w niebezpieczeństwie, że coś mu grozi, matka oczy jak 5 złotych, ona w ogóle, dziecko, co ty mówisz, nie, gdzie ty jesteś, o co chodzi, ale on jakby nie, nie udziela jakichś więcej, wyjaś jakich więcej wyjaśnień. Ja nawet tak do końca nie wiem, czy mama w tym momencie wiedziała, no bo jak mówię znowu, ona nie, nie udziela takich jakichś olbrzymich informacji, przynajmniej w tych wywiadach, do których dotarłam, bo rozumiem, że policji um, czy tam... Jakimś tam śledczym służbom więcej powie. Ale nie wiem, czy ona w ogóle wiedziała, że on, że on miał jakiś problem zdrowotny, tak z tym uchem, z tym wszystkim. Czy, czy, był, czy wiedziała, że był u lekarza? Nie mam pojęcia. Wiem, że on miał bliskie związki z matką, ale nie, może nie chciał się chwalić. Nie wiem. W każdym razie Lars wysyła do mamy dwa, dwa SMS-y chwilę później mm, i pyta się, co to jest CFC 500. Tak jakby dramatycznie się pyta, co to jest, co to jest, co to jest. Czyli ten, ten antybiotyk. Matka mówi, że ona nie, wie, nie ma pojęcia, co chodzi. Nie wie, no bo możecie sobie wyobrazić taką sytuację, że dostajecie taki telefon, później dostajecie takie smsy i z tego, co, z tego, co ona wspominała, to on chyba, już nie wiem, czy przy pierwszym, czy przy drugim telefonie, wspominał, że w ogóle ma słabą baterię, że mu się w ogóle ten telefon może wyładować za chwilę. Więc pomyślała sobie, to już... Tu już z nim porozmawiam. Może on jest jakiś taki nieprzesadzony cześć, by nie wiem, ale w każdym razie, jak zadzwoni, to on wyjaśni o co chodzi z tym CFC 500, bo ona nic nie rozumie, tak? No, później, co się z Larsem dzieje, to też nie do końca wiadomo. No, bo on się gdzieś szweda, gdzieś płazi. Gdzieś łazi, gdzieś łazi i w mniej więcej około 5 rano zatrzymuje taksówkę. czy zatrzymuje taksówkę, wyskakuje na drogę i zaczyna jakoś tam, dramatycznie zatrzymywać taksówki, zatrzymywać samochody. Zatrzymuje się właśnie jakaś, zatrzymuje się jakaś taksówka. Ten Ta taksówka w ogóle ma pasażerkę już, a się zgodzi tego, zgodzi tego chłopaka wziąć. Lars twierdzi, że on chce właśnie jechać na lotnisko, koniecznie chce jakaś na lotnisko. No, no okej, okay, no dobra, to go zabierzemy na lotnisko. Ta pasażerka, która zresztą na była pracownicą socjalną, tak mi się wydaje, pracownicą socjalną, z nią też był wywiad i ona wypowiadała, że ona bardzo dobrze zapamiętała Larsa, bo ona była jakby no, no pasażerką, razem z nim siedziała w, w tej taksówce, że on miał bardzo takie olbrzymie źrenice i bardzo dziwnie się zachowywał. Jakiś taki był nerwowy, taki poddenerwowany, jakby, jakby coś było z nim nie tak. I sporo. Ona nie, nie jest jakby jedyna w swojej opinii, że on mógł na, na czymś być, że tak powiem, że on mógł mieć jakieś narkotyki w organizmie, że był na po prostu. Um, Lars przyjeżdża na, na lotnisko o 6 rano um, i teraz są też różne, takie jakby sprzeczne wersje. W każdym razie o 6 rano wykonuje kolejny telefon do mamy. Um, I mówi jej, że um, mówi jej o tych problemach z uchem. Jakoś tak konkretniej. No i matka mówi: Boże, dziecko drogie. To Ty tam może nie kombinuj, tylko idź do lekarza na lotnisku. Więc jakby wysyła, bo rozumiem, że lekarz na lotnisku jakby ma, ma, ma większe pole do popisów w kwestii znajomości języków obcych, więc jest w stanie po prostu może odpowiedzieć na pytania. Więc cały czas, mam cały czas wrażenie, że tego te problemy zdrowotne to też była kwestia językowa. To jest, to jest moje osobiste moje taka moja osobista konkluzja, ale no niekoniecznie musi być, musi być zgodna z, z prawdą. No i Lars zaczyna w ogóle panikować podczas tej trzeciej rozmowy z mamą. On mówi: Oni mi nie pozwolą wyjechać, oni mi pozwolą wy, wy, wy w ogóle zostawić, wyjechać z kraju. Nie pozwolą mi ani wylecieć, ani wyjechać, ani nic. Ja, ja po prostu tutaj nie mogę, nic nie mogę zrobić. A matka się pyta: Ale kto? I Lars nie udziela już tej odpowiedzi. Ona jest w szoku, w ogóle. ma wrażenie, że coś się bardzo złego dzieje, no ale no ona jest w Niemczech, on jest w Bułgarii. Co, co zrobisz? No i na dodatek do wszystkiego jest sam, bo wszyscy koledzy już wrócili. Mama kupuje mu tam nowy bilet. Na samolot. Kupuje mu także bilet na autobus, no bo to wiadomo, że on no, nie, nie mieszka jakoś tam w miarę blisko lotniska w żadnym dużym mieście, więc trzeba po prostu mu tam kupić. No, więc zakupuje mu te wszystkie, jakby podróżne bilety. I także wysłałam mu 100 euro, bo w Western Union, czy jakimś takim innym przekazem, żeby mógł sobie na lotnisku odebrać. No bo już mu zablokowała te karty, tak, no więc on jest bez pieniędzy zupełnie. I później nie wiem, czy czekała na jego telefon, czy poinformowała go podczas tej rozmowy, że, że może sobie odebrać te, te, te pieniądze. To już jest nieistotne: w każdym razie on tych pieniędzy nikt nie odebrał. Lars, się, Lars gdzieś się szwenda, bo o 6 rano dzwoni, on już jest niby pod tym lotniskiem, ale na to lotnisko nie wchodzi. Nie wiem, co on tam robi. Mniej więcej wchodzi, szwenda się mniej więcej do, ja wiem, do 8.40, coś takiego, bo na tym lotnisku w sumie jest 46 minut. Um, najpierw się idzie odświeżyć do łazienki, yy, jakoś tam z tym wszystkim bagażami. No idzie do tego lekarza, co mu matka powiedziała. Lekarz go przyjmuje. Tutaj tutaj już się zaczynają naprawdę straszne schody. Lekarz go przyjmuje. No, i według, według lekarza to on tak wygląda, no, już tak pod wpływem jakiejś jakiś substancji. Ma jakiś rozbiegany wzrok, w ogóle nerwowy jest cały, macha rękami cały czas, bardzo niespokojny, po jakby się nie mógł uspokoić. No. Nie wiem za bardzo, czy dochodzi do jakiejś diagnozy, czy nie, ale czy w trakcie przygotowania do badania, w każdym razie w jakimś tam momencie przejściowym, do tego gabinetu lekarza na lotnisku, właśnie zagląda pracownik lotniska, jakiś koleś tam to po prostu zagląda. Yy, w takim takim yy, bez puchania, bez niczego, włazi jak do bory, a w jakichś ciuchach roboczych, po prostu czy tam w tym bondurku, czy w czymkolwiek tam innym, co oni tam nosili, na, noszą w tym, na tym lotnisku. No ale lekarz mówi, weź wyjdź, bo ja mam pacjenta, tam później pogadamy cokolwiek. i Lars Wpada w kompletną panikę na widok tego, tego, tego pracownika lotniska, który zarządzał do gabinetu. On dostaje jakieś, zaczyna się miotać i mu zaczyna wrzeszczeć: Nie chcę tutaj zginąć, nie chcę tutaj zginąć. To lekarz go uspokaja, mówi: Proszę się uspokoić. Mówi: No nie, może go pan zna, nie, ja go nie znam, ale po prostu tutaj mnie śledzą, w ogóle zaraz mnie zabiją. I lekarz go by jakoś tam uspokoić, jakoś tam nie wiem, cokolwiek, przemówić mu do rozsądku, a to nie działa. I Lars wybiega z gabinetu lekarza. Właśnie głównym powodem to był ten, to był ten pracownik lotniska, to, to jest istotne. Bo wszyscy mówią, że tak kompletnie bez powodu, znaczy, to nie jest jakiś niesamowicie rzetelny powód, tak? Bo normalnie ludzie nie biegają z tego tytułu. Że, 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 że ktokolwiek zajrzał do, do, do ich gabinetu, ale jest jakiś tam, jest jakiś taki element, który spowodował tą panikę, tak? To tylko Wam tyle chciałam wyjechać, wyjaśnić. Lars wybiega, zostawia wszystko, telefon, te, te wszystkie tam bagaże u tego lekarza, wszystko, wszystkie rzeczy. I biegnie. I to jest właśnie ten bardzo słynny fragment z kamer przemysłowych, jak on wybiega najpierw przez lotnisko, Następnie wybiega na, na, na teren przed lotniska i, wbieg, i biegnie wzdłuż płotu. Ten płot, on go w końcu przeskakuje, ten płot ma 2 metry, no ale on powie, że był młodym, zdrowym, silnym facetem, a po drugie on miał jakąś taką panikę, był w, takim, w takiej w jakim, w jakiejś obsesji, że właściwie w tym stanie to nie byłby problem. Zresztą to, że przeskoczył płot, tego nie ma na filmie, ale, jakby to potwierdziły później psy, bo to były ściągnięte jakieś tam ekipy śledcze, itd., itd., więc sprowadzono psy. Te, te psy tam obniuchały, że on tam tu przeskoczył. Później próbowano podnieść ślad po drugiej stronie płotu, no ale jest jakby. Już się, już się nie udało. Ten płot odgradza właściwie lotnisko od, od jakiejś tam. Tam są jakieś krzaki, a później z a później jest więcej krzaków już pustkowie. Możecie sobie sprawdzić to na Google Maps. Tam naprawdę nic nie ma. I właściwie tyle, ślad po chłopaku ginie. Nic nie wiadomo. Ślad po się ginie. Dwa tygodnie później przyjeżdża jego mama. Żadnych, synów nie znajd żadnych śladów syna nie znajduje. Chodzi tu, tam, przechodzi całą tą, tą drogę, jakby sprawdza, się szuka, prosi. Nic się nie udaje, kompletnie nic. No, więc wynajmuje detektywa. Ten detektyw ma jakiegoś takiego kolegę Rosjanina, który mówi po niemiecku. I mówi: słuchaj, bo mniej więcej już poznaje, poznajemy tą całą historię, sprawdzamy, są jakieś tam informacje od policji, tak są ekipa śledcza. I ten detektyw mówi temu Rosjaninowi że mówi, słuchaj, to ten ostatni, zaczyna się cała ta sytuacja mniej więcej tego czasu, kiedy Lars spędził właściwie no, całą noc w tym, w tym hotelu Kolor. I um, detektyw mówi temu Rosjaninowi, który mówi po niemiecku, żeby spędził właśnie tam noc i zobaczył, że rzeczywiście co z tym hotelem jest nie tak. Um, Rosjanin ma udawać Niemca. No tam, z tego co widziałam, to mam po niemiecku, tak jak cię mogę, no ale no, niby może udawać. No nie wiem, czy Niemca koniecznie, ale coś tam mógł udawać. Ten, ten raz ja nie tam pojechał, spędził tam noc, a powiedział: Słuchaj, no wszystko było w porządku, no hotel nie jest jakiejś najwyższej klasy, ale tam się nic nie działo, wszystko nikt mi nie wchodzi do pokoju, nic, nic takiego złego tam, tam jakby nie natrafiłem. Natomiast to wspominał oczywiście, że. Mogły tam, że był przy barze, to tam były takie już takie indywidualności to się działo, że tam na przykład nie było problemu, żeby kupić miękkie narkotyki, tylko tyle. Ale czy Lars coś nabył, czy ktoś mu coś wsypał, to nie wiadomo. Zresztą o, o, do, o, do teorii zaraz przejdziemy. Trzy um, miesiące, on jeszcze, a przepraszam bardzo, ten detektyw jeszcze szukał, szukał Larsa po różnego rodzaju opuszczonych miejscach, tego typu sprawach, ale jakby przebywał bezdomnych, ludzi yy, yy, chory psychicznie, tam gdzieś tam, ale nie natrafili na żadny ślad, nic, jak kamień w wodę. Trzy um, miesiące później, podobno było takie, było takie zgłoszenie na policji, że ktoś w ogóle widział Larsa 90 km od, yy, od tego miasta. Nie wiem za bardzo, czy na, czy na północ, czy na południe, czy na zachód, no bo na wschód to nie za bardzo możliwe, ale nie, nie wiem za bardzo gdzie. Natomiast ta informacja nigdy nie została potwierdzona, po prostu ktoś powiedział: O, widzę tego, widzę, widzę, widzę. A później, jak chciał, chciał to udowodnić, czy tego człowieka zatrzymać, no to w takim wypadku po prostu jakby, jakby już nie mógł go znaleźć. Więc nie wiadomo, czy to w ogóle bo Trzy miesiące później. Wyznaczono w ogóle nagrodę. Nie wiem, czy ta nagroda cały czas funkcjonuje. Być może i funkcjonuje. Natomiast no, były już rzeczywiście 40 tysięcy euro. No ale mówiąc szczerze, tam oczywiście hieny się zleciały, tam była afera, bo ja śledziłam trochę tą sprawę w miarę moich skromnych możliwości, szczególnie jeżeli chodzi o znajomość niemieckiego, która jest prawie, że zerowa, chyba, że z Google tłumaczem. No więc tam na fanpage'u jest informacja na Facebooku o tej, o tej nagrodzie i tam była taka sytuacja, że ktoś wziął stare zdjęcie Larsa, tam odbił jakby, przy, jakby lustrzanie, coś tam dostawił jakieś tło, coś tam postarzył, coś tam powiedział. O, tu mam zdjęcie Larsa, znalazłem go, dać im 40 tysięcy euro. I tam właśnie sporo jest takich sytuacji, niestety, że te co próbują żarować na rodzinie. W każdym razie oni tam naprawdę go, naprawdę go mocno szukali. I ten detektyw, i ta matka, i ci wszyscy. Ta matka za jakiś czas przyjeżdża, ona udziela różnego rodzaju wywiadów, jak popatrzycie, a no po prostu nie żadnej informacji, nic nie wiem. Nic nie wiemy. Była taka sytuacja, że oni znaleźli jakiegoś bezdomnego, gdzieś tam, ktoś się kręcił w okolicach tego lotniska, który bardzo dobrze mówił po angielsku i po niemiecku, ale to nie jest Lars. Bo go przepytali, to nie jest, przebadali, to nie jest Lars. Um, Był jeszcze taki przypadek, jest dość ciekawy, że właśnie w ramach szukania Larsa, w ogóle pytania, sprawdzania i tak dalej, oni znaleźli jakiegoś chłopaka z Polski. Właśnie na Bułgarii, który próbował popełnić samobójstwo i yy, go odratowali, nie wiem, nie znam szczegółów, tylko wiem tyle, że po prostu znaleźli jakiegoś chłopaka z Polski, że, że podejrzewali, że to jest Lars, czy, czy, czy jakby to było zupełnym przypadkiem podczas tej całej akcji, że właśnie jakby uratowali chłopakowi życie. Dobra, przechodzimy do różnego rodzaju teorii spiskowych i, 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 i hipotezji i dywagacji. Um, ja najpierw wspomnę o tych takich najbardziej, powiedziałabym, yy, paranoicznych, bo to, to chyba na samym starcie sobie możemy odrzucić, że w ogóle mafia Błogarsko go porwała, że yy, do, jedna, jedna hipoteza, a druga ta hipoteza jest taka, że został porwany gdzieś tam jako, jako dawca organów, i yy, ktoś go tam złapał z tego lotniska, i na dobrą sprawę sprzedał później go na części zamienne. Jest wizja taka, że on jest gdzieś więziony i przetrzymywany. Nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. To już 2014 rok, to już czasu prawie 3 lata. I tak naprawdę po prostu cały czas w chłopach żyje. Okay. Jest wersja taka, że mam amnezję. No powiedzmy, że to jeszcze niby możliwe, ale to też tak słabo. I że on został tak uderzony w głowę mocno, że on ma amnezję. No, bo może po prostu jest w jakimś psychiatryku, na przykład gdzieś tam w Bułgarii, w Rumunii, gdzieś tam się przedali, po prostu tam siedzi i, i, i jakby nie kuma, coś się z nim dzieje, że może w ten sposób. No, a jeszcze jest opcja taka, że po prostu uchodźcy. Którzy wtedy zaczynali, w 2014 roku jeszcze nie, nie było takiego kryzysu, ale że właśnie uchodźcy coś, coś mu zrobili. Ale to też, mi, to też taka hipoteza, grubimi nićmieszyta. A jakie są takie najbardziej, czy znaczy hipoteza, to właściwie teoria spiskowa, takie najbardziej takie dywagacje, które mają już ręce i nogi. To powiem Wam tak. Widziałam wywiad z lekarzem, yy, który został mi przetłumaczony, dzięki Bogu, który powiedział tak, że ten lek, którą wziął, ten CFC500. A czy, po pierwsze nie wiadomo, ile go wziął, jak go wziął i czego wziął, bo to też nie wiemy. Go, wiemy, że go wykupił, ale jak za bardzo wyglądały te dawki i tego typu sprawy, to już nie wiemy. Mógł zerzeć całe opakowanie, na przykład też to, nie mam pojęcia. Wiedział, że lekarz, że on jest, mówisz, bardzo jest dobry, natomiast po prostu ma rzadki, bardzo rzadko się zdarza, ale ma mm, możliwość występowania skutków ubocznych, jak każdy lek, tak? Szczególnie jeżeli łączy się go z innymi lekami, w nawiasie narkotykami lub alkoholem. Um, czy, tak, czy tak było, czy nie było, nie wiadomo, natomiast wiemy, że alkoholu yy, to panowie tam za koniecznie wylewali, więc, yy, więc być może tam jakieś tam stężenie tego alkoholu co w, w organizmie Larsa było, jeżeli on wziął ten lek. Jakie były działania uboczne? No to, to, są, to są ciekawe, mam nadzieję, że ktoś z Was, to po prostu interesuje się farmacją, bo jest farmaceutą, będzie mógł to potwierdzić, zaprzeczyć lub, lub nie skorygować w razie czego, w każdym razie to jest Strach, depresja, panika, wrażenie duszenia się, braku powietrza, halucynacje, osłabienie słuchu i stanie w uchu. To stanie w uchu to akurat najmniej istotne, ale wiecie o co chodzi. Um. Więc jest taka teoria po prostu, że on wziął ten lek i on jakoś źle zadziałał, czy właśnie przez to, że on no on prawie nic nie jadł, tak? Więc że to wziął na pusty żołądek, jeszcze zapił jakąś wódką, no to on rzeczywiście to mogło się skończyć nieciekawie, że to po prostu była kwestia tego leku, tylko że ten lek mimo wszystko w jakimś stopniu on w końcu przestaje działać, tak? A chłopaka nie znaleziono, mimo... Przez trzy lata go prawie szukają, jak mówię, tam są, tam są jakieś pola, chaszcze, tak? Ale no przecież nie aż takie, żeby go w ogóle nie znaleźli, chyba że po prostu w tej całej paranoi, w tym strachu, że oni nie przyjdą, zamordują ktokolwiek tam, jakiś tamten, no to gdzieś się tam zaszył po prostu i później już nie mógł wyjść. Ale jest jeszcze druga hipoteza, taka jakby też często podnoszona: że jak mu przywalono i da tam w ucho, tak że po prostu mu pękła ta, pękła ta, ta, ta. ta, ta no to ta Bona, no to powiem Wam, że jest opcja, że ma znowu, to jest znowu teoria tylko wyłącznie, bo tak żadnych informacji nie ma, że on miał pękniętą kość skroniową. Tego nie można ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, dlatego że nikt nie jest w stanie po prostu udzielić żadnych informacji. Żaden z tych lekarzy nie zrobił mu żadnej demografii, prześwietlenia, niczego po prostu, co by mogło w jakimkolwiek stopniu nakierować nas na ślad, czy on miał rzeczywiście tylko i wyłącznie ucho, czy coś mu się stało, inne, coś, coś, coś się stało innego. Znowu nie jestem lekarzem. Według informacji, do których dotarłam, takie kwestie, właśnie, że on miał rzeczywiście tą pękniętą kość skroniową i to by jakoś tam daleko poszło, to mógł mieć nawet uszkodzenie mózgu. A przy uszkodzeniu mózgu, no to się mogą dziać różne takie no nieciekawe tematy, tak? Nawet wylew mógł mieć jakiegoś krwiaka, no nie wiem, yy, yy, to, 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 to nie jest zabawa. I rzeczywiście, jeżeli, yy, jeżeli to by się jakoś jakimś tam stopniu narastało, 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 no to to jest zupełnie inna sytuacja niż po prostu jakiś lek, który bierzesz, on przestaje działać w końcu tam, gdzieś kiedyś i y, możesz, y, możesz zacząć wrócić do normalnego funkcjonowania, tak? Uszkodzenie mózgu gorzej. Mama Larsa cały czas szuka, cały czas sprawdza, cały czas próbuje doczyć, dotrzeć, Wierzy, że syn żyje. Um, było kilkakrotnie jakieś tam różnego rodzaju poszukiwania. Cały czas są informacje wyświetlane właśnie na jego fanpage'u, na, na fanpage'u poświęconej poszukiwaniu a, e, Larsa na Facebooku, nawet jest informacja po polsku są różnego rodzaju kody, niekody i tak Więc to nie jest tak, że w tej sprawie się nic nie dzieje, no, ale na chłopak jak kamień w wodę. Yy, nie wiadomo za bardzo, gdzie go nawet szukać, bo on jak wyrwał, jak rącza gazela, przebiegł przez to, yy, przez, to cało, przez całe ogrodzenie, yy, no to mówmy się, że on mu po prostu kawał drogi gdzieś podejść, yy, nie miał problemów z zatrzymywaniem samochodów, może go ktoś wziął na stopa, nie wiadomo, gdzie on jest. Yy, nie, nie mamy zielonego pojęcia niestety. W każdym razie nigdy go nie znaleziono, żadnych śladów ani martwego, ani żywego, ani żadnych. No, znaleziono jakąś osobę, która niby go widziała, ale mówmy, się, że jak 40 tysięcy euro jest do, że tak powiem, do zgadnięcia, to bardzo dużo ludzi nagle znajduje informacje o, o, o ludziach zaginionych, których wcale wcześniej nie miała, więc, yy, więc tak to wygląda. No. Tyle, tyle w kwestii po prostu pana Larsa. A no, jeszcze są teorie spiska w ogóle, że go ufo porwało, a po coś tam krwiożarcze ufolutki albo jakieś takie inne tematy, bo że go demon opętał, ale ja to w ogóle pominę, bo wydaje mi się, że tutaj temat polega albo na tym uszkodzeniu Głowy, bo on nam bardzo mocno dostał w a po prostu na tych lekach, które dostał, bo kombinacja tych dwóch rzeczy. A nie, nie, oczywiście mogą być jakieś inne skutki. No, mogą być sytuacje takie, że coś w tym się hotelu podziało, ale z drugiej strony, kto go bo w tym hotelu, nawet jakby go chciał ubrabować, to by z nim je, za nim jeździł po przez te całe miasta, przez te wszystkie miejscowości do, do na lotnisko, żeby, żeby, żeby uniemożliwić mu wylot z Bułgarii. I jakby, nie wiem co, i go zabić. No to jakby go chciał zabić, to go, można już go było dawno tak, więc to była taka, to wyglądała taka rzeczywista paranoja. Czy ona miała jakiekolwiek podstawy, to już nie mnie pytajcie, wiecie, bo to jest taka sprawa, że to, jest, to są przekazywane informacje od mamy, tak, no i na garażu rozmów nie ma. My możemy się opierać tylko na tym, co ona mówi, a wywiady z nią się bardzo zresztą ciężko ogląda, bo ona bardzo tak emocjonalnie do tego podchodzi. No trudno się dziwić, tak, jednak. Młody, fajny chłopak. Pojechał sobie na wycieczkę. I nawet, nawet w sprawdzonym towarzystwie. Że pięciu innych chłopaków z nim było, więc w sumie powinien być bezpieczny. A tu się coś stało, tu się coś stało, więc um, być może gdyby chociaż jeden z jego kolegów z nim został, chociaż no, nie, wyraźnie nikt z nich nie czuł takiej potrzebności. Tak, a źle nie czuł, żeby ktokolwiek się tam czuł zobligowany. Ale gdyby po prostu ktoś tam był, może go pilnował, to może nic by mu nie było, więc. Nie zostawiajcie swoich chorych znajomych, na przykład na pastwę losów w obcym kraju. Nawet jak powiedzą, że się dobrze czują. No. Jeżeli już mamy wynieść jakąś naukę z tej historii, to chyba tylko taką. Miejmy nadzieję, że po prostu coś się o Larsie się dowiemy. Trzymam kciuki, żeby po prostu znalazł się z a czy może tak, żeby się znalazł. Myślę, że bardzo dużo ludzi podejrzewa, że że jeżeli, go jeżeli zostanie znaleziony, to raczej nie, nie zostanie znaleziony martwy, także zostaną znalezione jakieś szczątki, tak jak w przypadku tych dwóch dziewczyn, które zaginęły w, gdzieś tam w panamskiej dżungli, że już tyle lat minęło, że to nie jest miesiąc, dwa miesiące. Nawet jeżeli on gdzieś tam funkcjonuje jako bezdomny gdzieś, gdzieś no to, to był lipiec, on był w koszulce, w spodenkach w tym wszystkim i to, i to, to wszystko, a tam tam jest zima, rozumiem, tak? Tam, tam jest zimno grudzień, jak, jak to przetrwać tyle czasu? To trochę mało możliwe. Nawet jak się dziś zaszył w jakichś chaszczach, to, no to w każdym wypadku w końcu no, musiałby wyjść, tak? No, bo jak przeżyć bez jedzenia, bez pieniędzy, bez ubrań? Już nawet nie mówiąc, że on języka na mnie panującego nie zna. Po niemiecku by się porozumiewał. Więc, to, więc no, że niestety Hmm, niestety są słabe szanse, chyba że mówię, no, nie wiem, no, przeszedł piechotą do Rumunii, bo do Ru Rumunii no, no, nie jest tak strasznie daleko, co tam jest. To, jakby morzem, że, czy brzegiem morza, tam, tam 120 km, 130 km, może nawet do granicy chyba mniej, tylko że z drugiej strony tam są pozamykane granice, bo tam chyba Schengen nie ma, tylko co pamiętam, między Bułgarią, Rumunią na pewno no, nie. Więc tak bez paszportu, bez niczego jakoś się nie objawił. Nie wiem, mam nadzieję, że się, że się znajdzie. Naprawdę po prostu zawsze otrzymam kciuki za takie sprawy, bo to jest, bo to jest straszne nie wiedzieć, co się, co się, co się stało z członkiem twoim, ze swoim dzieckiem. Dramat kompletny. Natomiast mam nadzieję, że Wam to trochę rozjaśniłam i też mi troszeczkę przykro czasami, bo ten, 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 ten filmik o tym, on jak on ucieka z tego z, tego, z tego lotniska jest wielokrotnie pokazywany właśnie w takich, takich strasznych horrorystycznych creepypastach po prostu, że opętał go demon i po prostu go ściga czy coś no a to mimo wszystko taka no, tragedia tragedia, no to jest troszeczkę właśnie tak jak z, z, tą, z tą filmikiem tej, tej Elisy Lam że po prostu bardzo dużo ludzi podejrzewa, że to tam Jakieś takie strachy na lachy tam się dzieją, jakieś tam hokus pokus, czary mary. W tym przypadku właściwie nie wiadomo co, ale do tego nie wyjaśniliśmy jeszcze. No ale to niekoniecznie, po prostu musimy dopisywać do tego właśnie jakieś takie ni niestworzone historie. Tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo przepraszam, że tych kryminalnych tak długo nie było. Staram się przygotowywać ten duży temat, który Wam obiecałam, wiecie który. Um, I po prostu wymaga to bardzo, przybicia się przez ogrom materiału. Dlatego i się przebijam, dlatego była taka cisza, pomyślałam sobie, że zrobię Wam tą sprawę, prosiliście poprosiliście o to parokrotnie, więc pomyślałam sobie, że czemu nie. W tym bardziej, że to właśnie tak trochę za właśnie nawet zataczał Polskę, bo tego Polaka tam gdzieś uratowali przez przypadek, właśnie. Dzięki temu, że szukali je na Larsa. Gdyby go nie szukali, to by nie uratowali. Um, dobra, to wszystko na dzisiaj i bardzo, bardzo dziękuję za 5000 subskrypcji. Jesteście kochani. To wszystko na dzisiaj. Buziaczki, pa.